A no dobra, no to wyślij na Messengerze. Ja teraz nagrywam, więc spuszczam cię na drzewo. Pa. Cześć kochani Tysielska, witajcie ponownie. Dzisiaj pokażę wam moje ulubione produkty z kategorii złuszczanie, odmładzanie. Będą moje ulubione kwasy, peelingi kwasowe oczywiście. Peeling enzymatyczny jest też. Produkty z retinolem, retinalem, ale też produkty łagodzące, bo bez nie wyobrażam sobie jednego bez drugiego. Może tak, jeśli chodzi o pielęgnację mojej cery, o tym będzie dzisiaj, zapraszam. Garść istotnych informacji na samym początku. Przede wszystkim nie jest to filmik sponsorowany, nie ma żadnej współpracy. Pokazuję rzeczywiście moje ulubione kosmetyki, jeśli chodzi o tą kategorię, jeśli chodzi o pielęgnację twarzy. Druga informacja jest taka, wydaje mi się, że jeszcze ważniejsza. Jeśli chodzi o moją cerę, to jest cera... No, jeszcze 15 lat temu by się pewnie powiedziało, że dojrzała już. Mam 40 lat, w tym roku skończyłam. Czy wyglądam na to, czy nie wyglądam, to nie ma najmniejszego znaczenia. Czuję się czasem na 60, a czasem na 26, w zależności od tego, jaki mamy dzień. Jeśli chodzi o rodzaj mojej cery, to jest to cera mieszana. Po bokach twarzy jest ona w miarę normalna, no a w strefie T się przetłuszczam. Co też jest bardzo istotne, to fakt, że ja po tego rodzaju produkty, o których dzisiaj będziemy mówić, sięgam już od wielu lat. Stopniowo bardzo budowałam swoją tolerancję, więc nie są to produkty, które poleciłabym osobie początkującej. Weźcie to pod uwagę. Przede wszystkim, jeśli chcecie rozpocząć tego typu kurację, warto jest się skonsultować nawet ze swoją panią kosmetyczką, która porządnie zna waszą cerę albo obejrzy ją pod tym powiększającym szkłem i powie wam, czy aby na pewno tego potrzebujecie. Może zasugeruję jakieś produkty. Ważna jest też wasza obserwacja tej cery, jak ona reaguje na tego typu składniki aktywne. No i też nie będę się tutaj już powtarzać przy każdym produkcie, o którym będziemy mówić. Ochrona przeciwsłoneczna. Kiedy złuszczacie na skórek, nieważne w jaki sposób, ta skóra jest jednak wrażliwsza na działanie promieni słonecznych. No i jednak zaleca się regularne stosowanie kosmetyków z ochroną przeciwsłoneczną. Nieważne, czy jest, wiecie, plus 8 i pochmurne niebo, czy tym bardziej 35 na plusie i pełne słońce. Czyli konsultacja z kimś, kto się zna na rzeczy, ochrona przeciwsłoneczna i ostrożność. Ja wiem, że łatwo się jest zachwycić kosmetykiem, który jest nowy i już nie możecie doczekać się efektów, ale przy tego typu produktach bardzo łatwo zrobić sobie krzywdę, uszkodzić sobie barierę lipidową i efekt będzie odwrotny od zamierzonego, więc uważamy. Dobrze, moi drodzy, przechodzimy do konkretów, do moich kosmetyków. Jeszcze tylko zaznaczę, że pomimo tego, że ja korzystam z tego typu kosmetyków przez cały rok, to jednak jak zaczynacie swoją przygodę ze złuszczaniem, to zaczęłabym jesienią albo wręcz zimą, kiedy rzeczywiście tych promieni słonecznych jest mniej, są one słabsze. Naprawdę trzeba uważać. Nie warto ryzykować. No i dobrze, i wydaje mi się, że będę omawiać te kosmetyki w takiej sensownej kolejności. I zaczniemy od kosmetyku, który mam wrażenie znają wszyscy, chociaż ja zwlekałam długo z sięgnięciem po niego, bo czytałam bardzo dużo skrajnych komentarzy. Wielu osobom ten kosmetyk się sprawdza bardzo, a u niektórych nie robi nic. No ale w końcu po niego sięgnęłam. To jest moje drugie opakowanie, już zużyte w połowie i to jest oczywiście Taupa seria Sebio Peeling 3 enzymy. Tu jest papaina, bromelaina i keratynaza. I to jest peeling, który nie zawiera drobinek ani kwasów AHA, usuwa zrogowaciałe naskórek dzięki trzem aktywnym enzymom, bez pocierania i dodatkowych podrażnień, głęboko oczyszcza pory, zapobiega ich blokowaniu i zmniejsza ilość zaskórników, reguluje rogowacenie naskórka i wygładza jego powierzchnię. Eliminuje nawracające i uporczywe niedoskonałości, pozostawia skórę odnowioną, nawilżoną, matową i bez zaskórników. Z tym nawilżeniem oczywiście tutaj polemizowałabym. Natomiast jest fantastyczny. Ja czuję lekkie szczypanie, kiedy go nakładam, kiedy on po prostu jest na mojej twarzy, a to jest taki przeźroczysty żelik o takim fajnym, tropikalnym, lekko cytrusowym zapaszku. Czuję szczypanie, mrowienie, nie jest to nic bolesnego, agresywnego, ale nigdy nie mam podrażnień, nigdy ta buzia nie jest zaczerwieniona i jest pięknie wygładzona. No, ta wierzchnia część naskórka jest usunięta, a razem z nią nieczystości, zbyt duża ilość sebum, co ja doceniam przy mojej cerze mieszanej. Czasem pojawia się wysuszenie następnego dnia, ponieważ te wszystkie kosmetyki do złuszczania oczywiście aplikujemy wieczorem, na noc.
No i czasem jest tak, że rano wstaję i ta moja skóra jest troszeczkę przesuszona. Czasami pojawia się delikatne złuszczenie, niewielkie. Tutaj jest napisane we wskazówkach, że po 10 minutach należy go delikatnie rozmasować i zmyć wodą. Ja nigdy nie trzymałam tego kosmetyku 10 minut. Dla mnie to jest za dużo. 4-5 minut to jest czas, kiedy on leży sobie u mnie na buzi i robi swoje. Kiedy ja sobie tam przeglądam Instagrama, czasem mnie to gubi, przyznaję. Czasem przetrzymam kosmetyk złuszczający, no i wtedy ewentualnie pojawia się większe złuszczanie na skórka czy wysuszenie. Świetny jest ten kosmetyk. Ja przyznaję, że ja lubię rotować, tak to się mówi. To znaczy, ja mam ustaloną rutynę pielęgnacyjną. To znaczy, złuszczam na skórek wtorki, czwartki i w niedzielę. Wtorki, czwartki to są pochodne witaminy A, retinole, retinale, retinoidy. Natomiast w niedzielę robię sobie peeling albo enzymatyczny, albo kwasowy i zaraz moich ulubieńców z tej kategorii Wam pokażę. Natomiast w jedną niedzielę jest to ten peeling, w jedną niedzielę jest to peeling kwasowy. Moja skóra fajnie reaguje, jak korzystam z różnych produktów. No w każdym razie serdecznie go polecam, jest bardzo dobry, w świetnej cenie. No i drugie opakowanie już jest zużyte w połowie i oczywiście wrócę do niego. No chyba, że macie jakiś fajny peeling enzymatyczny, który możecie mi polecić. Nie lubię peelingów, które mają drobinki. Nieważne, czy to są te mikrodrobinki, czy to są większe, drobiny większego rozmiaru. Moja skóra bardzo ich nie lubi, źle reaguje. Mam wtedy podrażnienia, więc u mnie tylko enzymy, ewentualnie kwasy. Jeżeli macie jakiś fajny peeling enzymatyczny do polecenia, no to w komentarzach poniżej poproszę, bo może jest tam na rynku coś wartego mojej uwagi. Zobaczymy. No i tak jak powiedziałam, lubię sobie na zmianę z tym peelingiem enzymatycznym robić peelingi kwasowe. I tutaj też nie będzie nowości. Przede wszystkim klasyk. Peeling czerwony, krwisty z The Ordinary. Tu jest nowiutkie opakowanie, bo już się zaopatrzyłam w nowe. To jest peeling, który łączy w sobie i te kwasy złuszczające AHA, ale i BHA. Tu jest 30% stężenie kwasów AHA, właśnie 2% BHA. Jest też ekstrakt z jakiegoś owocu, który właśnie nadaje mu ten krwisty odcień. Te dwa rodzaje kwasów, one troszeczkę inaczej działają, inaczej, w inny sposób złuszczają nasz naskórek. Te kwasy EHA działają bardziej powierzchownie, natomiast kwasy BHA, one wnikają głębiej w pory i oczyszczają je w bardzo fajny i solidny, efektywny sposób. Świetna opcja, za niewielkie pieniądze. Ja wiem, że Revolution Pro, czy Revolution, czy jakaś firma córka znowu zrobiły swój zamiennik. Nigdy z niego nie korzystałam, ale przyznaję, że ten kosmetyk jest tak niskiej cenie i o wiele łatwiej dostępny niż kiedyś. Na początku te kosmetyki trzeba było kupować na stronie DSM czy The Ordinary. Trzeba było je czasem sprowadzać z jakichś drogerii internetowych. Teraz mam wrażenie, że naprawdę wszędzie można je dostać, łącznie z Douglasem stacjonarnie. A ten kosmetyk jest świetny. Peeling kwasowy, pięknie złuszczający, oczyszczający pory, jeśli tego akurat potrzebujecie. I znowu, 10 minut powinno się go trzymać, ja trzymam 4-5 minut, później go zmywam. Skóra jest oczyszczona, wygładzona w bardzo przyjemny sposób. Więc tak, jeśli chodzi o peeling kwasowy, to mam też inny peeling, który też jest fantastyczny, inna formuła, bo tu już jest przeźroczysta i też inne kwasy. Ja tutaj się przełączę, teraz mam stronę. Tak, mowa o kosmetyku marki Skintra, moi drodzy. To jest Destructor, to jest całoroczny peeling kwasowy. Tutaj macie mieszaninę kwasu migdałowego, kojowego, traneksamowego. Jest też azeloglicyna i witamina C, moi drodzy. Tutaj, jeśli chodzi o ten kwas migdałowy, to jest potężne stężenie, było aż 20%. I tak, dobrze, żeście słyszeli, to jest całoroczny peeling kwasowy. Tutaj nawet jak zaczynacie swoją przygodę, no to nie musicie czekać na jesień czy zimę, ponieważ to jest peeling, który nie działa fotouczulająco na Waszą skórę. Świetnie wygładza, świetnie oczyszcza. Oczywiście inne kwasy są tutaj, więc to już też jest osobista preferencja. Tutaj jest napisane, że znowu do 10 minut należy go trzymać, znowu 4-5 minut w moim przypadku. Kosmetyki Skintra są produkowane przez
właścicieli drogerii internetowej cosibella.pl jest też w Warszawie jeden sklep stacjonarny, gdzie oczywiście te kosmetyki można dostać. Są też usługi jak w zwykłym salonie kosmetycznym. Nie korzystałam z nich, ale zwiedziłam to miejsce. Wygląda naprawdę zachęcająco. Oba peelingi, zarówno ten od SkinTree, jak i ten z The Ordinary, w moim przypadku są bardzo mocne. Intensywnie złuszczają. Muszę uważać właśnie, żeby nie przetrzymać ich zbyt długo, no bo pojawia się to złuszczanie mocne i wysuszenie. Ale oczywiście to jest bardzo indywidualna sprawa. Ja tak reaguję na te kosmetyki. U mnie one mocno działają. No i ulubieńcy. Ten to już od lat. Od lat. To jest no relatywna nowość. Znam go od roku, ale to jest moje drugie opakowanie i trzecie już jest w pudle schowane z takimi kosmetykami na zapas. Serdecznie polecam, no i korzystam regularnie. I przechodzimy teraz do kosmetyków z pochodnymi witaminy A, ale zostajemy przy marce SkinTree, bo mam tutaj w ręku serum Liquid Happiness. To jest serum, które zawiera retinal w stężeniu, wydawałoby się, że niewielkim, bo to jest 0,3%. Tu też jest, czekajcie, tam oprócz tego retinalu jeszcze coś jest. Tak, jest retinal, jest skwalan. To jest takie oleiste, dosyć tłuste serum. Jest tutaj emolient suchy, nazywany naturalnym silikonem, który zmiękcza i wygładza. Jest olej z pestek arbuza, jest też witamina E. Moi drodzy, i to jest serum, chyba jedyne, z jakiego kiedykolwiek korzystałam, które można aplikować też pod oczy, na tą delikatną skórę pod oczy. I ja się tego bałam oczywiście, no bo podrażnienia tak cienkiego naskórka mogą okazać się katastroficzne. Natomiast rzeczywiście ja przynajmniej mogę aplikować sobie to serum pod oczy i nie mam żadnych podrażnień, nic mnie nie szczypie. 4-5 kropli, dobrze mówię? Od 1 do 5 kropli. Ja tak 4-5 kropli w moim przypadku to jest. Rozgrzewam sobie delikatnie to serum w dłoniach i wciskam, pomijając usta. No ale też ostrożnie palcem, żeby zbyt blisko oka nie podjechać. Wklepuję sobie tutaj pod oko, zwłaszcza tutaj, gdzie mam kurze łapki, już więcej tych zmarszczek. No i działa, no i wygładza pięknie. Z tego, co kojarzę, chociaż to może być taka, wiecie, urban legend, taka bajka jak czarna wołga jeżdżąca ulicami z swojego czasu. Kiedy byłam dzieckiem, było, tak nas straszyli. Straszyły nas starsze dzieciaki, że ktoś nas do czarnej wołgi wciągnie. Generalnie wydaje mi się, że retinal zwykle był przepisywany osobom, które mają trądzik ze względu na właśnie właściwości złuszczające, nadmiar sebum, zrogowaciały naskórek, który zapycha te pory, a później zauważono, że retinoidy, pochodne witaminy A, no spłycają jednak zmarszczki, więc teraz wszyscy, jeśli chodzi o kurację przeciwzmarszczkowe, o zapobieganie powstawaniu tych zmarszczek i nie wykluczam kupna kolejnego opakowania, chociaż od miesiąca testuję inny kosmetyk, bo ten nie jest bez wad. To jest mała rzecz, natomiast ja nie jestem fanką skwalanu, to znaczy ja lubię olejki do twarzy, pokażę Wam kilka takich rzeczy, znaczy jedną właściwie, genialnie regenerującą, co też jest przy tego typu kuracji ważne. Natomiast ja nie przypadam za skwalanem, bo on jest tłusty i czasem jest zbyt dużo nawilżenia, jeśli chodzi o ten skwalan dla mojej cery. To serum się pięknie wchłaniało i rzeczywiście fakt, że mogę je nałożyć pod oczy, bardzo dużo mi daje. Natomiast ja swojego czasu bardzo lubiłam serum z The Ordinary, bo to była taka rzadka emulsja. Ona nie była tłusta. Ten retinol, tam chyba był retinol albo retinoidy. Składniki aktywne tam działały i robiły co należało, natomiast pięknie się to wchłaniało i nie przetłuszczało mojej cery. No tu jest ten skwalan, to serum jest tłuste, więc nie jest idealnie w moim przypadku, natomiast fakt, że mogę sobie nałożyć to serum pod oczy, rzeczywiście rekompensuje mi tą tłustość, która mi czasami, przyznaję, przeszkadzam. Serum z retinolem, które testuję od miesiąca, emulsyjne serum z czystym retinolem w stężeniu 0,5%, to jest też 4% stężenie witaminy C, jest CBD, koenzym Q10, to jest seria odnowa i stymulacja i przyznaję, że chociaż tego serum, które jest mocne, tutaj jest tylko, wydawałoby się, wiecie, stężenie 0,5% to jest mocne serum i chociaż jego
boję się nakładać pod oczy, zresztą nigdzie nie jest napisane, że można, więc nawet się nie staram, bo to jak powiedziałam, delikatna skóra pod okiem. Wolę jednak nie, no to tutaj jest emulsja. Ona jest taka niezbyt gęsta, pięknie się wchłania. O, muszę sobie wytrzeć, nie będę sobie złuszczać dłoni. To jest właśnie ten typ emulsji, który ja doceniałam w tej emulsji z The Ordinary. Rzadka, pięknie się wchłania, nie ma tej tłustości. W ogóle nie widać tego kosmetyku, on się wchłania, znika, robi swoje i jest mocny. Do tego stopnia, że ja teraz te kwasy, które Wam pokazywałam na początku, zarówno ten peeling enzymatyczny, jak i peelingi kwasowe, po które sięgam, no krócej trzymam na swojej buzi, bo jednak po nałożeniu dwa razy w ciągu tygodnia tego serum, no to ta moja skóra jest taka, tak jak widzieliście ostatnio w filmiku, mówiłam, że przetrzymałam troszeczkę kwas na buzi, przetrzymałam ten distraktor ze Skintry, no i on był 6 minut u mnie, zagapiłam się w telefon, no i porządnie mi się ten naskórek złuszczył. On już był złuszczony po tym retinolu i później przesadziłam z kwasem, no i miałam taką nieładnie schodzącą z twarzy skórę, co oczywiście bardziej było widoczne pod makijażem niż bez niego. Natomiast petarda serum. Jest mocny, robi co ma robić, nie ma znowu zaczerwienień, nie mam podrażnień, w ogóle nie czuję go, jak go nakładam. No i jest w tej mojej preferowanej formule, których moim zdaniem brakuje na rynku, bo jednak, kiedy ja sobie myślę o tych serach z retinolem, z retinoidami, to są zwykle kosmetyki oleiste, właśnie ze skwalanem, który pięknie nawilża, natomiast no jest tłusty. Emulsje bez skwalanu doceniam bardzo, więc to zdecydowanie jestem na tak, sprawdziło mi się pięknie. Jeszcze gdybym mogła to serum z Basic Lab aplikować pod oczy, na te moje kurze łapki tutaj, to już ozłociłabym je chyba. Dobrze, moi drodzy, to były kosmetyki do złuszczania. Oczywiście później, jak się nałoży te kosmetyki złuszczające, to trzeba o tą buzię zadbać też troszeczkę bardziej niż pozostałe wieczory. I w moim przypadku wjeżdżają tutaj znowu sera regenerujące. Już zwykły krem regenerujący mi nie wystarcza, może dlatego, że właśnie tak często i tak mocnymi kosmetykami złuszczam ten mój naskórek. Ponieważ pokazałam Wam serum z Basic Lab, pozostaniemy w tym temacie, w tej firmie, to jest ich serum regenerujące strukturę skóry. Oni mają dwa te sera w takim różowym pakowaniu regenerujące, to jest serum z 1% stężeniem ceramidów, z 2% stężeniem prebiotyków, z witaminą E. Tak, dobrze czytam. I to jest to serum sprężystość odbudowa. Wydaje mi się, że drugie też w takim różowym pakowaniu jest z mocznikiem. Ja mam to sprężystość i odbudowa z ceramidami. Moja cera kocha ceramidy. To jest taki budulec na skórka i rzeczywiście serum jest leciutkie, rzadsze niż ten kosmetyk z retinolem z Basic Lab, wchłania się pięknie i czuć, że ta skóra zaraz po tym serum jest taka mięciutka i nawet gdy na przykład zmyję sobie z twarzy ten peeling enzymatyczny stołpy, który tak jak powiedziałam, kiedy mam na twarzy, to mnie ta buźka trochę szczypie, kiedy nakładam to serum, taka natychmiastowa ulga jest. No i buźka dzięki temu, jak wstaję rano, no wygląda normalnie. Kiedy nie przesadzam z tymi kwasami na przykład, bo głównie mam problem ze zmyciem w odpowiednim czasie kwasów, czy peelingów, czy kwasowych, czy enzymatycznego tego, no to nie widać w ogóle, żeby coś tam było kładzione, złuszczane, a buzia jest gładka i wydaje się, wiecie, taka jędrniejsza, świetna jest. Oczywiście istnieje u nas na rynku serum też regenerujące z ceramidami marki Supreme Lab. To jest seria marki Bielenda Professional, takie w żółtym opakowaniu, też z pompeczką. I wiecie co? Prawda jest taka, że pomimo tego, że na pewno są inne składniki, ja nie umiem analizować składów, nie jestem chemikiem, nie znam się na tym, więc oczywiście wszystkie produkty będziecie mieli podlinkowane w opisie poniżej. Można sobie sprawdzić, co jest w którym kosmetyku. No na stronie Bielendy to jednak, jeśli chodzi o to serum w żółtym opakowaniu, które mi się skończyło jakiś czas temu, więc nie mam go Wam tutaj do pokazania, natomiast serdecznie je polecam. No tam jest tylko napisane, że jest, wiecie, z ceramidami. Co tam jeszcze w środku jest? Trzeba było się czytać w skład, którego ja nie umiem analizować, więc to zostawiam Wam. Oba sprawdzają mi się równie dobrze. Tak naprawdę nie widzę większych różnic.
Więc to już zależy od tego, co preferujecie. I po nałożeniu takiego serum, no wjeżdżam z kremem regenerującym i u mnie znowu są to ceramidy, bo po ceramidach moja skóra łapie taki drugi oddech. To jest nawilżenie bez tej tłustości, której ja nie lubię. No i odbudowa i tak jak powiedziałam, wstaję rano i buźka gładka, miękka, nawilżona, nieprzetłuszczona, niepodrażniona, niezaczerwieniona. I tutaj pozostajemy tym razem w temacie Bielendy Professional, bo oni mają znowu tą fajną serię Supreme Lab z ceramidami. To jest intensywnie odżywczy krem na noc z ceramidami. Gęsty, nawilżający, odbudowujący, ale nie tłusty. Fantastyczny jest. To jest nowe opakowanie, którego jeszcze nie ruszyłam, ponieważ czekam, aż skończę to opakowanie. To jest drugie opakowanie kremu z ceramidami, tym razem z Basic Lab. Tutaj macie oprócz ceramidów jest też prebiotyk, 5% stężenie i pantenol, który oczywiście działa łagodząco. I powiem Wam, że chociaż tu jest napisana lekka konsystencja, to nie jest dosyć bogaty. To jest mój krem na noc. I powiem Wam, że chociaż lubię oba, to jednak ten lepiej łagodzi. Pewnie przez ten pantenol. To znaczy, jak już przesadzę z kwasem, bo czasem, tak jak Wam powiedziałam, mi się zdarza, no to jednak ten krem sobie lepiej z takim delikatnym podrażnieniem radzi. Tak jak przy serach z ceramidami. Mówiłam, że takie z ceramidami ma Basic Lab i Bielenda. Tutaj nie mam ulubieńca. Oba są świetne i co mam w kosmetyczce, po to sięgam. Tak tutaj chyba jednak to mocniejsze jest. Mocniej regeneruje, mocniej nawilża, ale w ten nietłusty sposób lepiej łagodzi. Tak, zdecydowanie. Ale oba są świetne i oczywiście inne są ceny, więc to też jest na pewno dla niektórych istotne. I w gruncie rzeczy tutaj bym się już zatrzymała, ale czasem, zwłaszcza kiedy robi się zimno, a to oznacza centralne ogrzewanie, wysuszone powietrze w domu, pomimo nawilżaczy, jednak to moja skóra potrzebuje troszkę więcej nawilżenia i chociaż nie lubię skwalanu, tak jak mówiłam, nie przepadam, to mam taki olejek, który jest regenerujący, który albo kładę jeszcze na te kremy ceramidowe, albo dodaję sobie kropelkę lub dwie do tych formuł właśnie. I to jest olejek Marula marki Creamy. Tutaj też jest 5% stężenie olejowej witaminy C. Czytam, czekajcie, co tutaj jest? To jest naturalne serum olejowe o działaniu regenerującym. Wegańskie serum do twarzy o działaniu przeciwstarzeniowym. Tu jest olej moringa, jest olej z nasion dzikiej róży, jest olejek marula, olej z nasion konopi siewnej, tetraizopalmi, tynian, askorbylu, jest to koferol, koenzym Q10 i wyciąg z soli rodu zielnego, który nawilża i wygładza skórę. To jest olejek, który intensywnie ziołowo pachnie, ma takie lekko żółto-zielone zabarwienie, jest tłusty, jest bardzo tłusty. Przyznaję, że dostałam go swojego czasu w paczce PR-owej, chyba od drogerii Cosibella właśnie. I pierwszy odruch był taki, żeby komuś go oddać, no bo ja słyszałam, że marula, jeśli chodzi o olejki, to jest dosyć intensywnie nawilżający olej. No i to jak nie przepadam za skwalanem, to stwierdziłam, że marula to będzie zbyt dużo. Ale spróbowałam go i to jest fantastyczny olej, który pięknie rzeczywiście regeneruje, nawilża i nie jest tłusty. No znaczy wiadomo, że jakbym nałożyła, wiecie, no 10 kropli, jakbym nałożyła taką ilość, jak nakładam kremu, no to byłoby za tłusto i za dużo. Czasami zwykła jedna mała kropelka dodana do kremu już robi różnicę. Więc jak ktoś lubi tego typu formułę, to serdecznie polecam, bo to też pięknie w kombinacji z tymi retinolami, z tymi kwasami, peelingami złuszczającymi pięknie działa, pięknie się komponuje i pomaga, rzeczywiście pomaga. Moi drodzy, jeśli chodzi o te moje ulubione kosmetyki do złuszczania jesiennego dla niektórych, ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Do siebie zapraszam w środę i będą, moi drodzy, wrześniowi ulubieńcy. O tym będzie w środę. Do zobaczenia. Na razie.